babci mi Kasia byli już moimi gośćmi ponad 2 lata temu. Jesteś moim przeznaczeniem. Się rodzina, no i chciałby utrzymać to tempo. Czyż nie? Oczywiście. Marzy mi się kochana córeczka, blondyneczka, Kasia chce iść do pracy, ale nikt się nigdzie nie wybiera, bo i tak dopnę swego, będziemy mieli dziecko, a jeśli Kasia już będzie miała brzuszek, to na pewno będzie się cieszyć i na pewno zostawi pracę dla dzieciątka. Ja już swoje powiedziałam, drugiego dziecka nie będzie, za miesiąc wracam do pracy, nie dam się udupić Marcinowi, że będę siedziała w garach z dwójką dzieci, w pieluchach, koniec, basta, nie będzie drugiego dziecka. No to jak masz zamiar doprowadzić do tego, że Kasia będzie w ciąży, jak został ci zaledwie miesiąc? No ale jak wróci do tej pracy, nawet gdyby wróciła do tej pracy, to i tak przecież może zawsze, no będę w ciąży, tak? Może zawsze dalej na zwolnienie. Słyszysz, ja sam gadam? No słyszę, to nie jest. Czyli w ogóle Marcinowi w ogóle nie przeszkadza to, że ty zaczynasz za miesiąc sprawę? No nie. No, nie, no ale Kasia, nie ma opcji. Kasia po prostu nie zdawała sobie troszeczkę sprawy z tego, że to tak, to jest jej pierwsze dziecko i że to tak po prostu właśnie będzie się krzątać przez długi czas, bo zanim to dziecko podrośnie, to wiadomo, nie ma takich wyjść i tak dalej, nigdzie w sumie, no ale są tego dobre aspekty, że ty po prostu z nami taki mały człowieczek, którego kochamy, no teraz już kochamy, a Kasia musi no niestety posiedzieć jeszcze troszkę w domu. Jak to musi? Musi siedzieć w domu, czy chcesz mieć drugie dziecko? Znaczy, no chcę, no ja chcę mieć drugie dziecko, no ale Kasia nie pójdzie wtedy do pracy. Plany są inne wobec ciebie. Ja wiem, że są plany. Jak się bronisz przed tymi planami? Bo widzisz, że samo wejście do pracy sprawy nie załatwia. Bo w ogóle to nie zniechęca Marcina. On tak będzie działał. Nie zniechęca, ale i tak nie będzie drugiego dziecka, i tak nie będzie drugiego dziecka. No to nie będzie seksu, tak? Nie będzie seksu. No nie żartuj. Będzie mnie głowa bolała cały czas. Często ją boli głowa? Tą twoją narzeczoną? Nie, ale często mówi, że jest bardzo...